Już jest? Jest, chodź zobacz. Jaki piękny człowiek. Zapraszamy na kawę. Idę zrobić. Chcesz? Ja poproszę. Idę. Zgadzasz się z nami, że jesteś pięknym człowiekiem? Oczywiście nie chodzi tylko o kanony takie czysto ludzkie, że jesteś piękną kobietą czy przystojnym mężczyzną. Ale czy możesz powiedzieć, że jesteś pięknym człowiekiem? Jakie to jest niesamowite, że Pan Bóg postanowił, że będziesz istnieć. On nie pytał Cię o zdanie, bo Jego miłość jest tak ogromna, że On postanowił Ci dać to życie jako dar. Zanim jeszcze się stałeś, On już postanowił, że będziesz. Już w Jego sercu zamysł o Tobie istniał. I Pan Bóg postanowił dać Ci wszystko to, co jest konieczne, żebyś mógł już wieść życie piękne. Dał Ci rozum, dał Ci ciało, dał Ci temperament, uczucia i wszystko to, co się z tym wiąże. Twoja kawa. I twoja. Dziękuję. Pomyśl proszę przez moment, co w sobie lubisz? Pomyśl o trzech rzeczach. Co w tobie się w tobie podoba? Czy to w perspektywie twojego ciała? Czy to intelektu? Temperamentu? I spotkamy się zaraz po intro. I jak? Udało Ci się znaleźć trzy dobre cechy? Okazuje się, że wcale nie jest to takie proste. Ilekroć pytamy o to ludzi, część z nich nie potrafi znaleźć nawet jednej dobrej cechy. A nawet ci, którzy znajdą z łatwością pierwszą czy drugą, zatrzymują się przy trzeciej. Wielu z nas ma trudność z tym, żeby znaleźć w sobie trzy rzeczy, które są dobre. Dużo łatwiej niestety znajdujemy w sobie nasze wady, słabości, nasze grzechy. Jakbyśmy całe życie się tylko skupiali na tym, co jest złe, żeby to zwalczać, chodzimy do spowiedzi, robimy postanowienia, jakby w nas było tylko samo zło. Dzisiaj chcemy spojrzeć na siebie i na życie, które otrzymaliśmy od Boga, z perspektywy tych wszystkich darów, które Pan Bóg nam dał, abyśmy je przyjąwszy, rozwijali. Chcemy spojrzeć z perspektywy tego, który jest Bogiem, a dla nas stał się prawdziwym człowiekiem. Święty Jan tak nam to przekazał. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. I dalej święty Jan pisze tak. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. To właśnie w Chrystusie było życie. Od samego początku. Od zawsze. I stało się ono na ziemi. Więc chcemy, przyglądając się Panu Jezusowi, w jaki sposób On był człowiekiem, nauczyć się, jak przyjąć to, co otrzymaliśmy, aby nasze życie było piękne. W czasie niedzielnej mszy świętej modlimy się takimi słowami. Przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem. A więc zobacz, Pan Jezus przyjmuje ciało ludzi tamtego czasu, tego środowiska, w którym żył. Przecież Pan Jezus mógł zostać, nie wiem, niebieskookim blondynem, prawda? Ale przyjął ciało mężczyzny, który żył wtedy w Izraelu. Jego ciało, mimo że Pan Jezus jest doskonałym człowiekiem, jego ciało nie było doskonałe. Potrzebował snu, potrzebował posiłku, potrzebował napoju. Jego ciało miało takie same potrzeby, jak ciało dzisiaj nas, człowieka XXI wieku. Zobacz, że to jest ciało, to jest pierwsze, co się rzuca w oczy. I my tak bardzo chcielibyśmy, żeby to było pierwsze, co sprawia bardzo dobre wrażenie. A potem nagle okazuje się, że jest tyle rzeczy, które w nas się nam nie podobają. My jesteśmy ludźmi, większości z nas.
bo to albo te, nie te nosy, albo nie te uszy, nie ten kształt głowy, nie te włosy, nie ten kolor oczu. I przez cały czas żyjemy tym, że coś w nas nie jest takie, jakbyśmy chcieli. I przez cały czas jakby tego nie przyjmujemy. Ciekawe jest to, że chyba nie ma na świecie modelki, a przecież one są pięknymi kobietami, która by wszystko w sobie akceptowała. Każda z nich, chociaż są pięknymi kobietami, znajdzie w sobie coś, co się jej nie podoba. I ma wybór bardzo prosty, albo żyć tą jedną rzeczą, która się jej nie podoba, czy tymi kilkoma rzeczami, które się nie podobają, albo zacząć żyć jako człowiek, który ma taki, a nie inny wygląd. Oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz przyklepywać jakieś zaniedbania, stwierdzać, że skoro już mam takie ciało, jakie mam, to trudno, nic nie muszę z tym robić. Nie, oczywiście, to także jest przestrzeń do tego, żeby to rozwijać. Pan Jezus też dbał przecież o swoje ciało. Pamiętamy tą scenę, gdy jest burza na jeziorze, Pan Jezus zmęczony po prostu śpi. On potrzebował snu, potrzebował posiłku, potrzebował napoju, dbał o swoje ciało. Nie jest tak, że nie szanował tego daru, który przyjął swojego ciała. Zobacz, że to się wydaje takie oczywiste, co teraz mówimy. Ale w perspektywie tego, by przyjąć swoje ciało jako dar, żeby o swoje ciało dbać, to już naprawdę nie jest takie oczywiste. My żyjemy tak wieloma kompleksami. Żyjemy ukrywając pewne mankamenty. Dlatego, że pragniemy, żeby na pierwszy rzut oka robić dobre wrażenie. I nie ma w tym pewnie nic złego, póki nie stanie się to celem samym w sobie. Że staniemy się pięknymi okładkami książek, w których nie ma żadnej treści. A więc przejdźmy do tej treści. Święty Łukasz, przekazując nam informacje o Panu Jezusie, który był człowiekiem, w swojej Ewangelii zawarł tą historię, gdy to 12-letni Pan Jezus razem ze swoimi rodzicami idzie do Jerozolimy na Święto Paschę. Tam Pan Jezus się gubi, zostaje w świątyni i już wtedy zadziwia swoim intelektem. Zadaje bardzo mądre, wnikliwe pytania. A gdy zostaje już odnaleziony przez swoich rodziców, wraca z nimi do Nazaretu, i święty Łukasz zawarł takie słowa. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce, u Boga i u ludzi. I zobacz, że Pan Jezus, mimo że nie pochodził z rodziny naukowców, nauczył się i czytać, nauczył się też i pisać, ale też nigdy nie wynosił się ponad ludzi tym, że jest od nich mądrzejszy, że jest od nich lepszy. Nigdy też oczywiście nie dał się zapędzić, jak to mówimy, w przysłowiowy kozi róg, że wielokrotnie był wystawiany na próbę w takich potyczkach słownych. Gdy patrzymy na Pana Jezusa, On tą swoją mądrością, swoim intelektem raczej dzielił się, dawał rady, podpowiadał innym. I to jest coś, co rzeczywiście staje się czasem podstawą u nas do tego, by się porównywać. Dla niektórych z nas wykształcenie staje się podstawą do tego, żeby uważać się za kogoś lepszego bądź kogoś gorszego. A tymczasem nasze warunki intelektualne, naszego rozumu, to są przestrzenie, w które można rozwijać, ale potrzeba, byśmy zaakceptowali, że mamy tak analityczny umysł, jaki mamy. Że mamy go na takim poziomie, na jakim mamy. Wiedza jest elementem składowym mądrości, byśmy potrafili rozróżniać dobro i zło. Chociaż nie zawsze można powiedzieć, że człowiek, który jest inteligentny, jest dobry z pewnością, albo człowiek, który jest wykształcony, to z pewnością jest mądry. Pan Bóg dał Tobie i mnie rozum, byśmy rozwijali nasze zdolności poznawcze. Przede wszystkim po to, byśmy nabierali mądrości. Byśmy wiedząc więcej, nie tylko rozznawali, co jest dobrem, a co złem, ale żebyśmy także wybierali dobro. Myślę, że Ty i ja mamy w swoim środowisku takich ludzi, którzy nie są bardzo wykształceni, a jednak są bardzo mądrymi ludźmi.
Mamy w swoim otoczeniu, być może to są nasze babcie czy dziadkowie, którzy skończyli 3 klasy, a mają tak bogate doświadczenie życiowe. I popatrz przez moment na swoje zdolności poznawcze. Pomyśl o swoich ocenach w szkole podstawowej czy w późniejszych etapach edukacji. Oceny jeszcze niekoniecznie świadczą o mądrości, chociaż są wyznacznikiem pewnie jakiegoś zaangażowania. Pomyśl, jak dzisiaj patrzysz na to wszystko z perspektywy czasu. To, do czego chcielibyśmy dzisiaj Cię zachęcić, to do tego, żebyś nie rezygnował, żebyś nie rezygnowała z rozwoju. I nie chodzi tylko o rozwój zawodowy, ale żebyś nie rezygnował, nie rezygnowała z tego, że się będziesz rozwijać intelektualnie. Bardzo wielu z nas rezygnuje z czytania chociażby, nie wiem, gazety, czegoś w internecie. Czytamy bardzo krótkie wiadomości, mamy coraz większy problem z tym, żeby zacząć czytać dłuższe teksty. I to wcale nie jest tylko tak z młodzieżą czy z studentami. Ale my, jako dorośli ludzie, mamy z tym problem, by czytać z rozumieniem dłuższe teksty. I oczywiście mamy świadomość, że nie chodzi tylko o to, żeby rozwijać czytelnictwo, ale żeby czytając dobre książki, rozwijać w sobie zdolność rozeznawania dobra i zła i ostatecznie wybierać dobro. Przychodzi czas na coś, z czym wielu z nas sobie po prostu nie radzi. Na uczucia, na temperament. Tak często widzimy w tym coś złego, szczególnie jeżeli ktoś jest cholerykiem, czy jest flegmatykiem, ktoś może przeżywać swój melancholizm jako coś bardzo trudnego do przeżywania w codzienności. Każdy z nas ma uczucia i każdy z nas ma temperament i charakter. I o ile uczucia i temperament często przeżywamy w sposób już w jakiś jakoś zakodowany, to jednak na tym wszystkim możemy kształtować charakter. Nie ma czegoś takiego jak dobre i złe uczucia. Są ewentualnie przyjemne lub nieprzyjemne. Często podczas weekendu dla narzeczonych, kiedy o tym mówimy, pokazujemy uczucia właśnie w tej perspektywie. Czy radość jest dobrym czy złym uczuciem? Wydaje się, że dobrym. Ale jeśli jest to radość z tego, że sąsiadowi spalił się dom, bo go nie lubię, to już wydaje się dziwne, żeby to było dobre uczucie. A trudno, żeby to było jednocześnie i dobre, i złe. Ta kategoria do uczuć nie pasuje. Możemy ewentualnie powiedzieć, że są uczucia przyjemne lub nieprzyjemne. Radość jest zawsze uczuciem przyjemnym, niezależnie od tego, co ją powoduje. Bo cieszymy się, lubimy przeżywać, jest tam przyjemnie przeżywać radość. Jest tam dużo trudniej przeżywać na przykład smutek, rozczarowanie. Jest tam trudno przeżywać złość czy zdenerwowanie. I chcemy popatrzeć na tę rzeczywistość, na to, że Pan Bóg dał nam jakiś temperament, który też kształtuje się w początkach naszego życia, że daje nam uczucia jako informację o tym, co się w nas dzieje i że daje nam charakter, który my możemy kształtować po to, żebyśmy na Jego podobieństwo coraz bardziej byli ludźmi dobrymi i mądrymi. Tego uczymy się oczywiście od Pana Jezusa. Pan Jezus, który ma uczucia, który nie wstydzi się okazywać swoich uczuć, bo to, że zapłakał nad Jerozolimą jak melancholik, widzieli inni, bo przecież piszą o tym ewangeliści. To, że kochał swojego przyjaciela Łazarza i też zapłakał, też widzieli inni. To, że może miał elementy charakteru jako choleryk, który wyrzucał przekupniów ze świątyni, też inni widzieli. Ale Panem Jezusem nigdy uczucia i emocje nie kierowały. On nigdy nie podejmował swoich decyzji, kierując się swoimi emocjami, uczuciami. Chyba najłatwiejszym przykładem, jakim możemy sobie dzisiaj jakby to uzmysłowić czy unaocznić, jest chociażby rozmowa Pana Jezusa ze świętym Piotrem. Święty Piotr, podstawa, jego zaufany człowiek, najważniejszy,
pierwszy apostoł. Ten, który go zdradził, który powiedział, że Panie Jezu, na śmierć pójdę z Tobą, zdradza go. I Pan Jezus, patrząc kategoriami ludzkimi, co powinien zrobić? Zdradziłeś mnie, zostawiłeś mnie, nie odzywa się do mnie, nie chcę Ciebie znać, skreślam Ciebie z listy moich znajomych, nie chcę Cię mieć na Facebooku. Co powinien zrobić Pan Jezus? A bierzemy Ewangelię według świętego Jana i słyszymy taką rozmowę Pana Jezusa ze świętym Piotrem. A gdy spożyli śniadanie, Jezus rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paść baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paść owce moje. Powiedział po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. I takie postawy, aby nigdy emocje i uczucia nie kierowały naszym postępowaniem, chcemy się uczyć od Pana Jezusa. Ty też był tylko człowiekiem. Zobacz, że kiedy ktoś Cię uderzy, to natychmiast rodzi się w Tobie uczucie bardzo nieprzyjemne złości albo zaskoczenia, a nawet może takiego zaskoczenia połączonego z chęcią oddania czy zemsty. A kiedy patrzymy na Pana Jezusa, który stoi wobec tych, którzy mają Go sądzić, i sługa arcykapłana bije Go po twarzy, i Pan Jezus nie oddaje, pyta bardzo prosto: dlaczego mnie bijesz? Jeżeli coś źle powiedziałem, udowodnij, a jeżeli nie, to dlaczego mnie bijesz? Nie pozwolił Pan Jezus sobie na to, żeby uczucia powodowały Jego wybory. I to jest coś, co rzeczywiście warto przemyśleć, że jeśli coś poczułeś, to znaczy, że masz prawo to poczuć. I niekoniecznie musi to oznaczać od razu grzech. Ja się często spotykam z tym, że ktoś twierdzi, że bardzo wielkim grzechem jest to, że się zawstydził swoich rodziców, że miał bardzo trudne dzieciństwo, czy jego rodzice to alkoholicy i on się bardzo ich wstydzi. I to samo uczucie, on z tym nic nie robi. On to nie jest tak, że on się nie przyznaje do rodziców, unika ich. A jednak samo zrodzone uczucie w nim rodzi natychmiast wyrzut sumienia. Bo jak można się wstydzić rodziców? Pomimo tego, że przez cały czas rodzicom pomaga, pomimo tego, że przez cały czas dba o nich, bardzo ich kocha, to już samo doświadczenie takiego uczucia wzbudza w nim ogromne wyrzuty sumienia. Tymczasem nie ma tam grzechu. Jeżeli coś poczułeś, to masz prawo to poczuć, ale nie oznacza to, że masz prawo kogoś krzywdzić na podstawie tego uczucia. Jeśli w rodzinie mamy różnice zdań, to nie jest nic złego. W każdej rodzinie tak jest, że się różnimy i mamy różne zdania na różne tematy. I to, że się różnimy, jest czymś pięknym. Natomiast jeżeli ja zaczynam kogoś obrażać, jestem złośliwy, wypominam tylko dlatego, że on ma inne zdanie, tylko dlatego, że się zdenerwowałem, tu już możemy szukać jakiegoś nieporządku moralnego. Ale same uczucia w tym względzie nie są grzechem. Dopiero to, co pod wpływem tych uczuć zrobię, może być dobre lub złe. Dlatego też bardzo niebezpieczne jest to, żeby zaprzeczać swoim uczuciom. Ja je mam przyjąć, że właśnie takie uczucie się we mnie zrodziło. My od dziecka właściwie mamy tak, że kiedy nasze potrzeby są zaspokojone, rodzą się w nas przyjemne uczucia. Jeżeli te potrzeby nie są zaspokojone, budzą się uczucia nieprzyjemne. Więc Pan Bóg daje nam uczucia, które informują nas o tym, co się w nas w środku głęboko dzieje. Jaka potrzeba została bądź nie została zaspokojona. Warto się tym uczuciom przyjrzeć. By nie tylko po to, żeby nieprzyjemnych uczuć, żeby powodowali nieprzyjemnymi uczuciami, żebyśmy czynili komuś krzywdę, ale żebyśmy zastanowili się, co tak naprawdę w nas się dzieje. Zobaczcie, że temperament, którym Pan Bóg nas obdarzył, temperament, który kształtuje się w tych pierwszych latach naszego życia, nie ma dobrego, złego temperamentu.
Niektórzy przeżywają coś na sposób choleryczny, bardzo szybko, bardzo stanowczo, bardzo ekspresyjnie. Może ktoś to przeżywa swoje uczucia na sposób sangwinika, że ze wszystkiego robi świetną zabawę, że wszystko przeżywa w sposób bardzo radosny, nawet jeżeli są to rzeczy poważne czy smutne. Może ktoś to przeżywa na sposób melancholika, że wszystko analizuje bardzo szczegółowo, raczej patrzy w przyszłość, która nie jawi się w różowych kolorach. Lub przeżywa to na sposób flegmatyka, który jest bardzo zdystansowany do świata, który na zewnątrz wydaje się, że jest mu wszystko jedno, a tymczasem w sobie prowadzi bardzo konkretne rozważania. Nie ma dobrych i złych uczuć, nie ma dobrych, złych temperamentów. Jest tylko albo przyjęcie ich i nauczenie się żyć nimi, takimi, jakimi są, albo przez cały czas to jest konflikt wewnętrzny, że ja nie chcę taki być, ja nie chcę tak reagować. I tutaj jest kwestia charakteru, żeby w taki sposób kształtować swój charakter, żeby to wszystko, co jest pięknego i dobrego w życiu choleryka, w sposobie przeżywania melancholika, flegmatyka czy sangwinika, żeby stało się takim motorem napędowym dobra, żeby uczucia, które się w nas rodzą, te przyjemne i nieprzyjemne, stały się raczej podstawą poznawania siebie i tych wszystkich potrzeb, które mamy w sobie, niż podstawą do tego, żeby zacząć kogoś obrażać, być złośliwym czy wypominać. Uczucia i temperament są pięknym darem od Pana Boga i mogą stać się rzeczywiście przestrzenią rozwoju, lepszego rozumienia siebie, kochania siebie, co z pewnością wpłynie na to, że łatwiej nam kochać bliźniego swego jak siebie samego, jeśli ja samego siebie przyjmuję. Gdy żyjemy jakiś czas na tym świecie, nasze życie to jest bieg historii. Podobnie Pan Jezus żył w pewnym kontekście kulturowym, historycznym. Bardzo mocno zależało mu na swoim narodzie. Nie wstydził się miejsca, z którego pochodzi. Chociaż mówili, czy może być coś dobrego z Nazaretu. Gdy patrzymy na Pana Jezusa, który mówiono, że jest synem cieśli. Gdy patrzymy na Pana Jezusa, który ma swoich braci i siostry, prawda, ma swoich krewnych, wraca do miejsca, z którego pochodzi. Chcemy patrzeć na swoje życie i patrzeć i uczyć się od swojego życia. Czyli patrzeć na te złe wydarzenia w moim życiu, aby ich więcej nie popełnić, a z tych dobrych, aby się rozwijać i mieć z tego jakiś potem na przyszłość dobrą lekcję. Zobacz, że ta mądrość chyba przychodzi dopiero z czasem, że albo zaakceptuję swoje życie, swoją przeszłość, szczególnie swoją przeszłość, albo przez cały czas będzie za mną się ciągnął taki ogon tego wszystkiego, co było złe, czego się wstydzę, co jest jakimś wyrzutem sumienia. Przyjęcie swojej przeszłości nie polega na tym, że usprawiedliwię zło. Musiałem tak po prostu, takie były czasy, nie było innej możliwości. Choć oczywiście okoliczności mają tu znaczenie, to jednak przyjęcie swojej przeszłości takiej, jak ona była i rozliczenie się sprawiedliwie z tym, co było, będzie to czasem oznaczało, że ja pokornie muszę uznać całe dobro, które stało się moim udziałem dzięki Panu Bogu. Te wszystkie dobre cechy, te wszystkie dobre rzeczy, które udało się zrobić. Bo być może wybudowałeś, czy wybudowałaś dom. Masz dzieci, które zostały przez Ciebie wychowane. W Twojej przeszłości jest wiele dobra, które przez cały czas ma wracać. I masz prawo z tego być dumny. Niekoniecznie trzeba się wynosić z tym wszystkim nad innych, ale masz prawo, żeby być z tego dumny. Żeby Panu Bogu dziękować, że dał Ci takie doświadczenie. Jeżeli chodzi o te rzeczy, które są trudne, one też muszą zostać skatalogowane właśnie jako takie. To nie było dobre w moim życiu. Ja już nigdy więcej nie chcę w taki sposób żyć.
Być może będzie potrzeba, aby z Panem Bogiem na ten temat porozmawiać, na przykład w sakramencie pokuty i pojednania, by opowiedzieć Mu i zamknąć ten etap przeszłości, by się zgodzić na to, tak, takie było moje życie, ale już tak nie chcę żyć. I zostawić to w sakramencie pokuty i pojednania. Właśnie ten grzech, którego się najbardziej wstydzisz, albo tę rzecz, o której z nikim nigdy nie rozmawiałaś, czy nie rozmawiałeś. Pogodzenie się ze swoją przeszłością, nazwanie tego wszystkiego, co się tam wydarzyło, sprawi, że to wszystko, co dobre, możesz dalej rozwijać. A to wszystko, co złe, po prostu zostawiasz za sobą. I życie, my potrzebujemy w naszym życiu zintegrowania nas wewnętrznie. I ty, i ja tego potrzebujemy, że zostaniemy zintegrowani wewnętrznie. Że są czymś jednym. Nasza przeszłość, nasze uczucia, nasz temperament i charakter, który kształtujemy, nasze ciało i to wszystko, co się w nim znajduje. Że to wszystko jest podporządkowane dobru. Że to wszystko buduje mądrość na każdy kolejny dzień. Jak o tym mówił święty Benedykt, że ja dzisiaj chcę zrobić wszystko lepiej niż wczoraj. I to jest genialne, bo jutro będę mógł to zrobić lepiej niż dzisiaj. I dlatego chcielibyśmy podziękować Tobie, że zgodziłeś się na to, by dzisiaj z nami chociaż tę chwilę spędzić. Chcemy Ci podziękować, że znajdujesz chwilę, by się zastanowić nad sobą. Proszę, pomyśl dzisiaj przez moment, nadal o tych dobrych cechach. Jeśli widzisz tylko jedną, spróbuj znaleźć dwie kolejne. Jeśli widzisz trzy, poszukaj dalej. Nie po to, by się tym chełpić, by się tym pysznić, ale po to, żeby dzisiaj szczególnie Pana Boga uwielbić w tym, jak Cię stworzył, w tym, jakie dał Ci zdolności, możliwości intelektualne, jakie dał Ci ciało, jakie dał Ci uczucia, jaką dał Ci przeszłość. Żeby uwielbić Go w tym, żeby uwielbić Go w tym, co dał Ci dobrego, a jeszcze bardziej, żeby najbardziej uwielbić Go tym, że przyjmiesz właśnie ten Jego dar. Tego, co Cię stanowi. I to wszystko, co Cię stanowi, posłuży dobru. A wtedy z pewnością będziemy mogli powiedzieć: popatrz, jaki piękny człowiek. Zapraszamy na jutro. Nie kończ tego na dzisiejszym dniu. Warto dalej się rozwijać.